Inwestycje dla Polski, godzina 7:37. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Warszawa 87 i 8 FM, Kraków 95 i 2 FM, a na całym świecie oczywiście pod adresem www.wnet.fm. Radiowa Kronika Budowy to format, w którym mówimy o tym, co dzieje się w ważnych, strategicznych spółkach Skarbu Państwa, co dzieje się w ważnych przedsięwzięciach, jeżeli chodzi o polski przemysł. I takim jednym z przedsięwzięć jest na pewno funkcjonowanie Stoczni Szczecińskiej. Przy telefonie jest pani Małgorzata Jacyna-Witt, pełniąca obowiązki prezesa Stoczni Szczecińskiej. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. Ale nie tylko jest pani pełniącą obowiązki prezesa Stoczni Szczecińskiej, jest także pani przewodniczącą Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Zachodniopomorskim. Te dwie funkcje dziś pani łączy. No to może zacznijmy od tego, dlaczego nadal nie ma prezesa Polskiej Stoczni w Szczecinie i co w najbliższym czasie z tym się stanie? Czy są jakieś dobre perspektywy, żeby ten prezes już był na stałe? W tej chwili został ogłoszony konkurs. Do wczoraj można było składać dokumenty zarówno na funkcję prezesa, jak i członka zarządu Stoczni Szczecińskiej. 24 czerwca będziemy mieć radę nadzorczą, która zadecyduje, kto zostanie prezesem Stoczni Szczecińskiej i kto będzie członkiem zarządu. Myślę, że powoli dobijamy do brzegu, bo to takie dobre określenie w przypadku przemysłu stoczniowego. Dobijamy do brzegu, jeśli chodzi o wyłonienie zarządu. Tym bardziej, że ja byłam wcześniej członkiem Rady Nadzorczej Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Byłam też w Radzie Nadzorczej. Jestem w dalszym ciągu, bo zostałam wybrana ponownie do Rady Nadzorczej Stoczni Szczecińskiej i jakby moja znajomość tej branży i znajomość tych firm w Szczecinie umożliwiła spokojne przejście pomiędzy działaniem poprzedniego zarządu, który został odwołany, a tym nowym zarządem, który będzie w najbliższym czasie powołany. Także bardzo spokojnie jest kontynuacja, wszystko idzie ku dobremu. Myślę, że przemysł stoczniowy i w tym właśnie Stocznia Szczecińska będzie tym naszym, tą naszą podwaliną w ogóle przemysłu produkcyjnego w Polsce. Mówi pani o tym, że to jest ta płynność, no ale jednak tego prezesa nadal nie ma. 11 lutego powstały polskie stocznie. To Stocznia Gdańsk i Stocznia Szczecińska mają współpracować przy budowie statków. Co dzisiaj robią obie stocznie? Jakie prace wykonują? Jak współpracują ze sobą? Przede wszystkim mogę powiedzieć o tym, co robi Stocznia Szczecińska. My w tej chwili kończymy duży kontrakt, to jest kontrakt Neptun, wykonanie 6 sekcji statkowych dla niemieckiego armatora u nas na terenie stoczni w ramach naszych możliwości, naszego potencjału. Jesteśmy w czasie, czyli w terminie właściwej produkcji. Myślę, że armator, nasz odbiorca jest zadowolony, praktycznie nie mamy żadnych reklamacji, więc to świadczy też o tym, że zarówno Stocznia Szczecińska, jak i potencjał podwykonawców na terenie Stoczni Szczecińskiej, bo my oczywiście, tak jak jest to w nowoczesnym przemyśle stoczniowym, opieramy się w znacznej mierze na naszych wykonawcach, jest bardzo duży i jak widać bardzo skuteczny. Poza tym Stocznia Szczecińska oczywiście przygotowuje się do produkcji Ropaxa, tutaj do, czyli dużego promu, który będzie bardzo innowacyjnym jako jednostka pływająca. My musimy w ogóle budować promy dla polskich armatorów i dobrze jest, jeżeli te promy, i bardzo dobrze jest, jeżeli te promy będą budowane w polskich stoczniach, dlatego że te pieniądze zostaną w Polsce. Oczywiście można zamówić takie promy na przykład w krajach azjatyckich, tylko wtedy wiemy dobrze, że te setki milionów dolarów wypłyną nam z naszego kraju i gdzie indziej będą inwestowane, co nie jest dobre dla naszej gospodarki. Stąd produkcja jest bardzo istotna, produkcja w stoczni dla Szczecina i dla województwa zachodniopomorskiego szalenie istotna, bo na tej produkcji też mogą budować swoją siłę, swój potencjał mniejsze firmy podwykonawcze. Więc my w tej chwili przygotowujemy się do budowy tego promu. Będziemy tutaj współpracować przede wszystkim z
morską stocznię remontową Gryfia, która no, z dotychczasowych ustaleń ma być liderem produkcji tych promów, bo wiadomo, że to nie będzie jedyny prom, czy jeden prom, tylko mamy i przygotowujemy się do produkcji całej linii tego typu promów w Polsce. A kto te promy od nas kupi, tę całą linię? Przede wszystkim nasi armatorzy, PZB i PZM, czyli Unity Line, spółka PZM-owska, bardzo potrzebują takich promów, dlatego że w najbliższym czasie te promy, które w tej chwili funkcjonują na liniach pomiędzy Polską, a przede wszystkim Skandynawią, one będą już dosyć stare. Zarówno stare, to nawet nie chodzi o wiek, tylko chodzi o technologię. My na Morzu Bałtyckim mamy ograniczenia co do napędu tego starego, konwencjonalnego. W tej chwili te nowoczesne napędy, czy to napędy hybrydowe, czy to napęd gazowy, jest konieczny od dosyć bliskiego już czasu. Stąd musimy mieć nowoczesne promy na Bałtyku i stąd nasi armatorzy muszą mieć te promy. W tej chwili potrzebujemy 5-6 promów dla naszych armatorów, ale jeżeli pokażemy w Europie, że potrafimy takie promy budować, to w tym momencie inni armatorzy, nie tylko polscy, będą mogli u nas składać zamówienia i bardzo zainteresowani są tego typu właśnie jednostkami. Więc na tym pierwszym promie przetestujemy swoje możliwości i umiejętności, natomiast następne promy będziemy otwarci oczywiście na współpracę ze wszystkimi, po pierwsze z polskimi armatorami, ale też z armatorami zagranicznymi. Wiemy i wszyscy pamiętamy, jak ciężkie chwile przeżywała Stocznia Szczecińska kilka lat temu, kiedy mówiono się już praktycznie o jej zamknięciu. Jak dzisiaj wygląda struktura organizacyjna? Chodzi mi o to, ile osób jest zatrudnionych dzisiaj w Stoczni Szczecińskiej, no i jak państwo mają, jakie plany na rozwój stoczni? To ta sytuacja była dramatyczna dla Stoczni Szczecińskiej wtedy, kiedy Platforma Obywatelska zdecydowała się na zamknięcie stoczni przy współpracy, niestety, czy na podstawie decyzji Unii Europejskiej. Można było wtedy obronić tę stocznię, ja to mówię z pełnym przekonaniem. Natomiast no, to jest taki trochę płacz w tej chwili nad rozlanym mlekiem, ale musimy w tej chwili bardzo mocno pilnować własnych interesów. My w tej chwili w stoczni zatrudniamy, w samej Stoczni Szczecińskiej, jako naszej firmie, zatrudniamy 128 osób, 128 pracowników. Natomiast na terenie całego parku przemysłowego, czyli na tym terenie Stoczni Szczecińskiej, którym zarządzamy, pracuje około 2000 osób. Jeżeli dodamy do tego 700 pracowników w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, to już świadczy to o bardzo dużym potencjale naszego przemysłu stoczniowego w Szczecinie. Czy mamy plany rozwojowe? Tak. Ale dopytam się, mówi pani, że w stoczni pracuje niecałe 130 osób, a w parku przemysłowym to... W park przemysłowy czym się zajmuje dziś? W parku przemysłowym funkcjonują firmy podwykonawcze, w większości z branży stoczniowej. Firmy, które zajmują się spawaniem, obrurowaniem tak zwanym statku. A czy to nie może być wszystko w ramach jednej stoczni szczecińskiej? Trochę zmienił się system funkcjonowania stoczni, nie tylko w Europie, także robimy to w Polsce. To trochę jak z firmami budowlanymi. Kiedyś firma budowlana zatrudniała fachowców z różnych branż, nie wiem, hydraulików, murarzy i tak dalej. I w tej chwili te firmy zupełnie inaczej funkcjonują, czyli firma budowlana to jest ta etapa zarządcza z kierownikami kontraktów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast do wykonywania poszczególnych robót zatrudnia się podwykonawców. A czy to są polskie firmy, te podwykonawcze? Tak, bo oni są bardziej elastyczni i mobilni. To samo tutaj w przypadku stoczni. My mamy na naszym terenie w większości polskie firmy, które funkcjonują w Polsce w ramach polskiego systemu podatkowego. Część z tego to jest kapitał zagraniczny, ale funkcjonujący w Polsce, znakomicie to już w Polsce osiedlony. I to są głównie firmy podwykonawcze, które będą realizowały nasze kontrakty jako firmy zarządzającej całymi projektami. I myślę, że ten system, ten sposób funkcjonowania jest bardzo dobry, aczkolwiek mamy zamiar oczywiście zwiększyć naszą kadrę w momencie, kiedy zaczniemy produkować już na poważnie, w cudzysłowie oczywiście na poważnie, czyli kiedy wejdziemy już w tę taką konkretną produkcję Ropaxa, wtedy zatrudnimy oczywiście większą kadrę, ale przede wszystkim kadrę projektową i kadrę nadzorczą, czyli tych ludzi, którzy potrafią
nadzorować budowę statku, którzy potrafią wykonywać i nadzorować poszczególne elementy produkcji. Bardzo dziękuję. Tym planom oczywiście też będziemy się przyglądać. Ta Polska w budowie trwa. Agencja Rozwoju Przemysłu intensywnie inwestuje, jak widzimy, i też Stocznie Polskie wspiera. Bardzo dziękuję. Pani prezes Małgorzata Jacyna-Witt była gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Do widzenia.